Cześć, tutaj Ewa z kanału SoulGPS. Witajcie w moim kanale. Dzisiaj odcinek piąty manipulacji słowem przez narcyzów, socjopatów, psychopatów i innych ludzi bez sumienia, którzy próbują zmusić cię do wykonywania różnego rodzaju czynów według ich woli i zapomnienia o sobie, postawienie siebie na drugim planie. To prowadzi do takiej gradualnej degradacji tożsamości i jest bardzo niebezpieczne na dłuższą metę. Dzisiaj mówimy o następnej technice, bardziej zaawansowanej, z neurolingwistycznego programowania. Tutaj chodzi o warstwowanie, czyli jestem w Twojej głowie, potrafię czytać w Twoich myślach. Ma to na celu to, aby dać Wam do zrozumienia, że te osoby potrafią dosłownie czytać w Waszych myślach, że nie macie dokąd uciec, że wszystko jest jakby wywrócone z wewnątrz na zewnątrz i że oni cały czas szpiegują Wasze myśli. Bardzo destruktywna forma manipulacji, zajmuje jakiś czas, żeby to jakby wyrobić. I chciałam ją tutaj opisać, może nie jest zbyt częsta, ponieważ tak jak mówiłam, to jest bardziej zaawansowana taktyka, ale wydaje mi się, że ludzie bez sumienia mogą ją też używać czasami wręcz przypadkowo poprzez warstwowanie, mówienie Wam jednej, nakładanie jednej historii na drugiej. Najczęściej dzieje się to w sytuacjach, kiedy atmosfera jest bardzo ku temu sprzyjająca, kiedy następuje więź, bliskość, świeczki mrugają, muzyka leci, tego typu sprawy i zaczyna się takie mamrotanie różnych słówek, które mają na celu zasianie różnego rodzaju wyobrażeń, idei na temat na przykład przyszłości z tą osobą. I oni są tak genialni, to jest naprawdę muszę przyznać, że coś w tym naprawdę jest, że potrafią po prostu zasiać jakieś takie malutkie ziarenka pomysłów i my z tego robimy taką my jakby wypełniamy luki swoją własną wyobraźnią. Oczywiście, mówiąc genialnie, nie mam na myśli, że to oni nie wiadomo są kim czy czym. Tutaj bardziej chodzi o to, że znają nasze rany, wiedzą czego pragniemy, dowiedzieli się tego wcześniej poprzez serię pytań, które nam zadawali. No i oni po prostu totalnie bez sumienia, nie wahając się w ogóle, po prostu dają nam kit, wciskają nam różnego rodzaju takie pomysły do głowy, że to oni są naszymi zbawcami, że oni nam dadzą wszystko, czego pragniemy i tak dalej, i tak dalej. Okej, dobrze, dochodząc do tematu, o co tutaj chodzi w tym całym warstwowaniu. To jest, w jaki sposób to rozpoznać, to jest, że ktoś zaczyna opowiadać Ci historię i najczęściej ta historia jest zakorzeniona, zakotwiczona tutaj, tu i teraz, w tym obecnym momencie. Bierze pod uwagę zmysły, na przykład zmysł słuchu, czy wzroku, czy zapachu i zaczyna schodzić sobie ścieżką metaforyczną na różne rodzaje warstwy. Na przykład mówi tam o tym, za chwilę nagle jest wielki skręt w drugą stronę, później skręt w następną stronę i to się tak warstwi, to tak się kręci, i że w pewnym momencie tracimy wątek. I właśnie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby stworzyć zamęt. I tak jak mówiłam w moim poprzednim filmiku na temat zamętu, że kiedy jesteśmy w takim właśnie oszołomieniu mentalnym i emocjonalnym, bo najczęściej obydwa idą w parze, to co się dzieje, to łapiemy się pierwszej lepszej sugestii, pierwszej lepszej myśli klarującej, żeby ten zamek zakończyć, ponieważ ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby być w takich właśnie zamąconych sytuacjach czy stanach. My chcemy klarowność, my chcemy czystość, my chcemy wiedzieć, co się dzieje. A tutaj właśnie w tym wypadku chodzi o to, żeby Was tak zmylić, stworzyć taki mętlik, żebyście przez chwilę zapomnieli, kim jesteście. Pamiętajcie, że tutaj chodzi o głęboką uwagę, ponieważ szukając klarowności tworzy się intensywna uwaga. I wtedy pierwsza myśl się nasuwa i to ma dla nas sens. I my się wtedy je łapiemy. I ta myśl, która, czy ta sugestia, która następuje po tym mętliku, jest bardzo istotna. Także jeżeli poczujecie coś takiego w przyszłości, że ktoś Wam właśnie w ten sposób prowadzi rozmowę i sami się w tym gubicie, to trzeba zadawać klaryfikujące pytania. I wtedy najczęściej oni sami się zaczynają chować ze swoją maską i próbują kręcić i tak dalej, to wtedy będziecie wiedzieć, z kim macie do czynienia. Natomiast jeżeli coś takiego się wyda przez przypadek, to parę pytań wyjaśni sprawę. Niektórzy ludzie, narcyzi, narcystki, socjopaci i tak dalej, mogą wykorzystywać
tą taktykę przez przypadek. Po prostu chcą nakarmić cię słodkimi słowami, by stworzyć obrazki w twojej głowie, warstwa po warstwie. Wiele z nich są trochę niezręczne, ale bez sensu, ale jest to skuteczne, żeby tworzyć więzi między tymi dwoma osobami, między tobą i tą drugą osobą, i to jest tak zwane udawanie przyszłości, tak jak wcześniej wspominałam. Czyli dadzą nam do zrozumienia, że może myślą na temat tego, tego czy tamtego, ale niekoniecznie z nami, ale my sobie to domówimy w taki sposób, że będzie nam się wydawało, że tutaj chodzi o nas, jeżeli to ma sens. Warstwowanie jest wysoko metaforyczne. Chodzi tutaj znowu wprowadzenie cię w głęboki trans i kiedy tam będziesz, chodzi tutaj o dawanie tobie jakichś subtelnych poleceń. Celem jest sprawienie takie, aby nam się wydawało, że oni są w waszej głowie, czy tam w waszych myślach. I z czasem może to sprawić, że poczujesz się, jakbyś był stale obserwowany. Tak jakby ta osoba była wręcz Bogiem, że ma takie niesamowite myśli i władzę nad tobą. Wiedzcie, że to jest nieprawda, że w tym momencie, kiedy oni to robią, to bardziej wy wchodzicie w ich umysł, a nie oni w wasz. To jest na odwrót. Nikt nie jest w stanie czytać was w waszych myślach. To jest niemożliwe. Wy macie klucz do swojej własnej jaźni, chyba że ją chcecie oczywiście zakomunikować. Ok. Osoba, która zajmuje się warstwowaniem, zaczyna od zakotwiczenia tutaj w tej chwili, mówienia o tym, co się dzieje tutaj i teraz, i następnie próbuje zsynchronizować swoje myśli z waszymi. I kiedy to już osiągną, czujesz się, że jesteś całkowicie dla nich widoczny, prawda? I to jest forma przełamania granic. Ja bym powiedziała, że to jest jedna z najgłębszych granic. W ten sposób właśnie narcyzi postępują. Zaczynają od łamania naszej granicy emocjonalnej, manipulowania naszymi emocjami. Później następuje przełamanie na poziomie fizycznym. Również może to stać się na poziomie finansowym, materialnym. To jest chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej spójności, żebyście wszystko między sobą, ze sobą dzielili. I ta forma, powiedziałabym, dla której używane jest warstwowanie, to jest wręcz duchowa granica, ponieważ nie ma nic bardziej intymnego niż czytanie sobie w myślach. Tak jak mówię, to nie jest możliwe, chyba że jesteście naprawdę z jakąś osobą bardzo, bardzo głęboko zaprzyjaźnieni, ufacie sobie nawzajem i tak dalej. Może dojść i znacie się bardzo dobrze, może dojść do czegoś takiego, gdzie kończycie swoje zdania, rozumiecie się na tyle, ale w tym wypadku tutaj mówimy o czymś innym, tutaj mówimy bardziej o mentalnym i emocjonalnym szantażu. Co jest też skuteczne w tej formie manipulacji, to jest, że mogą z was wyciągnąć informacje, czyli nie ma tutaj już więcej sekretów między nimi a wami i chcą wyciągnąć z was prywatne informacje. Właśnie w ten sposób ta konkretna forma była użyta przeciwko mnie, kiedy byłam z osobą, która znała się na hipnozie, znała się na. Dlatego też robię tyle filmików na ten temat. Mnie to bardzo fascynuje, ponieważ to pod wieloma względami zamyliło mi oczy i chcę pomóc innym osobom, żeby były tego świadome, żeby wam się to nie przydarzyło, bo to może zająć lata wyleczenia się z tego. Czyli na przykład powiedzmy tak, jaka może być sytuacja? Słuchacie powiedzmy jakieś piosenki, leci sobie muzyka, czyli atmosfera jest, połączenie jakieś tam jest, intymność, wymiana słów. I zwróć uwagę na bogatą obrazowość tutaj i na niejasność i ciągłe zmienianie toku myśli. Czyli mogę na przykład wam coś powiedzieć w tym stylu. Ja będę mówiła to z punktu widzenia płci męskiej, ponieważ jestem kobietą, ale oczywiście to może działać na obie strony. Czyli możecie powiedzieć coś w tym stylu. Wiesz, ta piosenka, która teraz leci, sprawia, że pamiętam ten czas, kiedy jechaliśmy razem w to miejsce, które tak bardzo boję. Lubimy, przejeżdżaliśmy tą drogą przez las i chciałam zatrzymać samochód i wyjść z tobą i poprowadzić cię, abyśmy posłuchali ptaków, posłuchali szumu wiatru i weszli między drzewa w taki sam sposób, jaki teraz ja przechodzę pomiędzy twoimi myślami. A ja wiem, że ty w tej chwili czujesz, jak ja chodzę po twoim umyśle, twoje myśli mieszają się z moimi i w tym momencie jesteśmy jednością. Nie ma między nami granic. Ty możesz sobie zadać pytanie, ale jak to jest możliwe? Ale ja ci mówię, że to dlatego, że miłość nie ma granic. Słyszę wszystko, co ty w tej chwili myślisz.
łącznie z tą myślą, którą masz w tej chwili. I to jest takie właśnie poczucie w tym momencie obnażenia, że o, okej, okay, oni rozumieją, o czym ja w tej chwili myślę i mogą wtedy wam zadać pytanie, a o czym w tej chwili myślisz? Bo ja wiem, że ty nie wiesz, ale ja wiem, także powiedz mi, żebym ja mógł przetestować. I dla osoby mniej świadomej, dla osoby, która jest niewinna i która pragnie wspólnoty z tą drugą osobą, powiedzenie wtedy tej myśli może być bardzo naturalne, ale też może to być pewną formą strachu, żeby przestraszyć tę osobę, że jeżeli nie powiesz mi, co ty w tej chwili myślisz, nie przyznasz się do tego, to, no to zobaczymy co później, prawda? I na przykład, jeżeli byłaby taka sytuacja, że jesteś w przyszłości po wielu latach takiego treningu, że jesteście razem w jakimś tam otoczeniu i ty masz jakieś myśli w stylu, że ja nie powinnam być z tą osobą, i on na ciebie popatrzy, czy ona na ciebie popatrzy, i tak wam się wtedy może wydawać, że on liczy na waszych myślach. I następuje oczywiście znowu ten zamęt wewnętrzny i strach. I to jest taka ciągła cenzura. To prowadzi do czegoś właśnie takiego, że czujecie, że oni cały czas na was patrzą i są w stanie zaglądać głęboko wasze myśli. To jest naprawdę, to ma przerażający efekt, ponieważ nie ma ucieczki, nie ma dokąd uciec, jeżeli czujecie, że oni mogą myśleć w waszych, siedzieć w waszych myślach, siedzieć w waszych głowach. Tak jak mówiłam wcześniej w filmikach, ludzie, którzy używają neurolingwistyczne programowanie do manipulowania innych, to są osoby bardzo złe, nieetyczne, są okropne osoby. Oryginalnie to było stworzone przez Miltona Ericksona do hipnozy po to, żeby ludzi wyleczyć. Czyli tworzy się zamęt w czasie hipnozy i później następną sugestią czy następną myślą jest jakaś myśl bardzo pozytywna, wzmacniająca psychikę tej osoby niż myśl degradująca. Czyli tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o samo narzędzie, jest ono neutralne, to jest zależy od intencji. Czyli jeżeli kiedykolwiek doświadczyłeś lub doświadczyłaś tej formy psychicznego prześladowania, wiedz, że to nie jest prawdziwe, że to jest iluzja. Ci ludzie są po prostu bardzo dobrzy w perswadowaniu i dają wam do przekonania to, że autentycznie to, co mówią, jest prawdą, ale to nie jest prawdą, ponieważ tak jak mówiłam, nikt nie jest w stanie odczytać swojego umysłu, chyba że ty sam się otworzysz do tej drugiej osoby, ale tak naprawdę to tylko ty masz dostęp do 100% swoich myśli i ty masz największą władzę nad sobą, nikt inny. Jeżeli ktoś ci powie, że ktoś ma nad tobą władzę, to im nie ufaj, bo to tylko ty masz klucz do wszystkiego, w tobie on drzemie. Okej, dobrze, ja pozdrawiam was bardzo mocno, zapraszam do filmu numer 6 i do usłyszenia. Na razie, pa.